Witam Was wszystkich. Chciałam dzisiaj powiedzieć swoje świadectwo nawrócenia i troszeczkę działania Boga w moim życiu, kiedy już się nawróciłam. Jestem, mam na imię Jola Fryc. Wcześniej nazwisko Stępień, niektórzy mnie znają pod tym nazwiskiem, więc witam. Mam 38 lat. Nawróciłam się, jak miałam, było to w 2002 roku, na samym początku roku. Miałam tam około 19-20 lat. W ostatniej klasie, klasie maturalnej. W ogóle pochodzę z, jak większość z rodzin, które wychowały się w wierze katolickiej. Modliliśmy się do Boga, wiecie, tam figurki, różne obrazy. Oczywiście to nic nie przynosiło, nie wnosiło do naszego życia. To, co dobrego wzięłam, to to, że wierzyłam, że Bóg jest, wierzyłam w Jezusa i miałam szacunek do Biblii. Miałam Biblię u siebie w domu, ale nic poza tym. Jak miałam 14 lat, wyszłam sobie z psem na spacer i tak zawołałam do Boga. Mówię, Boże, Jezu, ja chcę Ci pomóc zbawić świat. Ale nie miałam pojęcia, że Jezus już zbawił świat, że już to zrobił na krzyżu. Myślałam, że coś trzeba dołożyć. A tymczasem właśnie Jezus wziął wszystkie nasze grzechy, całą karę, piekło tak na siebie, żebyśmy my byli wolni, żebyśmy szli do nieba, żebyśmy byli wyzwoleni, żebyśmy mogli żyć razem w relacji z Nim i w rodzinie razem z Nim, tak? W każdym razie ja tu nie wiedziałam, nie miałam pojęcia i miałam lat 15 w pierwszej klasie liceum, kiedy mój tata zachorował na raka ciężko. No i oczywiście te figurki, znowu obrazy, zaczęłam się modlić. Siedzieć na klęczka w zimnym kościele. I któregoś, oczywiście to nic nie pomagało. Mój tata mniej więcej żył od, jak to się zaczęło, gdzieś tam w styczniu, lutym, to żył do sierpnia. W tym czasie zaraz dostałam taki sen, miałam taki sen, bo Bóg widzi nasze serca, gdziekolwiek jesteśmy, w czymkolwiek jesteśmy. I miałam taki sen, gdzie widziałam wszędzie światło dookoła mnie, taka niesamowita jasność i taka miłość, poczucie bycia kochanym, akceptowanym totalnie. To mnie dotykało, wszędzie dotykało i przenikało. Ja się czułam totalnie kochana, totalnie akceptowana. Wiecie, miałam kochającą mamę, ale ja nigdzie czegoś takiego nie doświadczyłam. To było niesamowite. Niesamowite. I usłyszałam nagle takie słowa, musisz być silna. Musisz być teraz silna. Ale tam w tym śnie ja nie miałam żadnego lęku, ja się czułam doskonale, cudownie, czułam się zaakceptowana, akceptowana, kochana. I skończył się ten sen, jak się on kończył, to ja nie chciałam, żeby się on skończył. Próbowałam wejść jeszcze do tego snu, próbowałam jeszcze śnić, ale no niestety sen się skończył. Niezadowolona wstałam, ale z drugiej strony miałam tyle siły, tyle energii, tyle po prostu takiej też wiary w ogóle, w nadziei, prawda? I myślałam sobie, że o, to mój tata wyzdrowieje. Ja nie miałam nic pojęcia o Bogu i o Bożym uzdrowieniu, nic nie miałam pojęcia. W każdym razie źle to wszystko zrozumiałam, odebrałam. Później, w tym trakcie tych kilku miesięcy, w naszym życiu po prostu przyszły różne tragedie z naszego życia. I w mojej szkole, w mojej klasie nagle zostałam prześladowana dzień za dniem. Jakieś ciężkie rzeczy, jakieś trudne rzeczy. Ja i tam parę innych osób, więc codziennie przychodziłam tam ze strachem do tej szkoły. Oczywiście oceny poszły w dół. Problemy finansowe naszej rodziny. Nagle się zrobiliśmy biedni. Moja mama prowadziła sklep spożywczo-przemysłowy, taki tam przy osiedlu. Była zawsze taka pomagająca dla innych i taka ciepła, życzliwa. Nagle po prostu sąsiad z bloku, emerytowany prawnik, po prostu nie spodobało mu się to, że mama postawiła drugi sklep. I po prostu postanowił ją zniszczyć finansowo i nasyłał na nas codziennie do tego drugiego sklepu, który był obok, który funkcjonował już. To wysyłał na nas policję, straż miejską, dzień za dniem. Mówił do sąsiadów jakoś negatywnie na nasz temat, nie wiem dokładnie, ale po prostu przestali przychodzić sąsiedzi do nas. Mieszał w urzędach, że mama musiała płacić po raz któryś za pozwolenie na budowę tego drugiego sklepu.
I też sprowadził dziennikarzy z Kuriera Warszawskiego wtedy. I my nic o tym nie widzieliśmy i po prostu zrobili sobie tam nagranie i jacyś świadkowie mówili tam jakieś negatywne rzeczy, nieprawdziwe i że tam powstanie jakieś, nie wiem, jakiś tam alkohol i takie inne rzeczy. No i to poszło po prostu w Warszawę, tak? Oglądaliśmy to sami, dowiedzieliśmy się później i oglądaliśmy to sami w Kurierze Warszawskim, którym ja w ogóle ufałam, takie rzeczy, wiecie, wiadomości, to przecież telewizja. My byliśmy zwykłymi, prostymi ludźmi i po prostu takie rzeczy, nie? W każdym razie facet nas zniszczył finansowo, moją mamę. Mamie się udało szybko sprzedać sklepy w międzyczasie. Tata właśnie już był umierający, ten pan oczywiście o tym wiedział. To jeszcze inni różni znajomi mojej mamy negatywnie zaczęli się zachowywać. Ktoś do mamy, ktoś jak pożyczył jakieś pieniążki, to powiedział, jak nie oddasz mi tych pieniędzy, to ja spalę twój sklep. I po prostu zwykli ludzie, nie ze sfery patologicznej, tylko z normalnej klasy społecznej, takiej zdrowej, nagle się zaczęli zachowywać dziwnie, tak? I po prostu i uciekać, odrzucać. Mój brat popadł w złe towarzystwo i zaczęły się w domu awantury, kłótnie, straszne rzeczy. I po prostu ja nie miałam nigdzie spokoju. I jedynym poczuciem bezpieczeństwa miałam wtedy chłopaka, z którym myślałam, że ja wyjdę za niego za mąż, on też tak myślał, ale zaczęłam popadać w depresję, w stany depresyjne i tak nie mogłam się obudzić do szkoły po prostu i tak dzień za dniem miałam problemy, moje ciało odmawiało posłuszeństwa i on po prostu sobie skoczył w bok i po prostu, no, więc te poczucie bezpieczeństwa, które ja miałam wtedy 15-16 lat, lokowałam w nim, to po prostu też zostało zburzone. No jeszcze miałam mamę, która mnie kochała, ja wiedziałam, że ona mnie kocha, ale wtedy mama mi powiedziała tak w dosyć taki niezbyt fajny sposób, powiedziała mi tajemnicę swoją, że jak ja byłam w jej łonie, tak, to ona chciała, żebym została poroniona i robiła różne rzeczy, żeby mnie poronić, ale się nie udało. Więc po prostu to wszystko mnie tak rozwaliło. No i tam oczywiście udawałam, że wszystko w porządku, ale no, było ciężko, zresztą to było widać po ocenach, po mojej karierze edukacyjnej. Szukałam gdzieś tam pomocy u Boga. To znaczy wśród tych obrazków świętych coś, jechałyśmy z mamą do Lichenia, tam na kolanach, wiecie, proszenie, nic to nie pomagało, ciągle wiatr wiał w oczy, ten zły, negatywny, ciągle się coś nie tak robiło, działo się źle. Ale gdzieś tam też była jakaś widoczna ochrona Boża, mimo wszystko. Ja na przykład próbowałam narkotyków i one na mnie nie działały. Jak próbowałam na przykład haszysz, no to miałam straszne jakieś halucynacje, że ja już to zostawiłam. Jak próbowałam kokainę, no to ona w ogóle na mnie nie działała, chociaż wziąłam raz, drugi raz dawkę i potem powiedziałam, dobra, to będę oszukiwać i że wszystko działa na mnie fajnie, ale po prostu na mnie to nie działa. Jak próbowałam coś innego, chciałam zdobyć, to znowu zamykały się drzwi. Więc mimo, że te różne rzeczy mnie spotkały, to jednak tu gdzieś była ochrona. Przychodziły do mnie myśli samobójcze, bardzo silne. I po prostu nie miałam siły, żeby żyć, więc sobie słuchałam dużo punku, bo to dawało siłę, no, nie miałam znikąd życia, siły, tak? I te myśli samobójcze, ale dwie rzeczy mnie po prostu nie pozwoliły, żebym to w końcu zrobiła, bo wiedziałam, że skrzywdzę mamę, to po pierwsze, a po drugie bałam się, miałam jakiś lęk, nie łapał, że ja pójdę do piekła. I po prostu dlatego tego w końcu jakby nie robiłam, chociaż wiele razy chciałam już zakończyć, tak, swoje młode życie, które wyglądało jak jakieś stare, poniszczone. I później w jakimś momencie, to kilka lat trwało, nie będę już opowiadała różnych innych problemów, które się działy, mój brat w pewnym momencie nawrócił się do Boga, poznał jakichś wierzących ludzi, nawrócił się do Boga. Kiedy ja to usłyszałam, on zaczął mi tłumaczyć o Bogu, ja po prostu nie chciałam tego przyjąć, zaczęłam jego pogardzać i tym wszystkim, co on mówił. I oczywiście wzięłam Nowy Testament i zaczęłam czytać, i jak to
to ja w tamtym czasie robiłam to na odwrót, więc w ogóle zaczęłam czytać Nowy Testament od końca, kartka po kartce. W ogóle taka byłam przewrotna wtedy i pyszna. I przeczytałam to i udowadniałam różne rzeczy, że można się modlić do święta, chociaż widziałam, że nie można. Widziałam różne rzeczy, które oni mówili, że to jest prawdą, ale nie chciałam po prostu przyznać się i okłamywałam i po prostu no miałam tą pychę, tak? Ale po iluś miesiącach, nie wiem czy roku, po prostu był styczeń 2002 rok i strasznie się nudziłam, ale to strasznie, mocno strasznie. I stwierdziłam, a wezmę tą kasetę wideo mojego brata z tego kościoła przeze mnie pogardzanego, to był kościół ewangeliczny, tak, chrześcijański, tylko kochający Słowo Boże. I po prostu wzięłam sobie tą kasetę, pogardliwie włączyłam. A to były takie filmy, trzy filmy takie stare, o kiepskiej jakości w ogóle, o końcu świata. I tam było dużo Słowa Bożego. Było proste, jasno wyjaśnione objawienie Jana. To były filmy fabularne, więc proste dla mojego umysłu wtedy. I po prostu jak oglądałam to, to w pewnym momencie pojawiła mi się taka jakby wizja, droga. Droga i Jezus. I takie słowa, a co jeśli to jest prawda, co tam jest mowa? Co jeśli to prawda, że Jezus przyjdzie powtórnie? Co jeśli to jest prawda? To co ze mną? I ta droga, Jezus i taka proste wyjście, że po prostu wziąć go za rękę i pójść, podążać za Jezusem przez życie. I że to jest po prostu ta ochrona, to jest ochrona od tego wszystkiego, co ma przyjść. I no wtedy działał Duch Święty, tak? I ja po prostu zaczęłam drżeć strasznie i zaczęłam płakać i poszłam do pokoju, byłam wtedy sama w mieszkaniu, poszłam do pokoju, gdzie mój brat trzymał te ulotki, jak przyjąć Jezusa jako Pana Zbawiciela, zaczęłam to co ja tak nienawidziłam, pogardzałam, zaczęłam szukać szybko, nerwowo i odnalazłam, zaczęłam czytać, wyznawać wszystkie grzechy, które pamiętałam i płakać i postanowiłam, zadecydowałam, żeby Jezus był odtąd moim Panem. Przyjęłam to, że Jezus na krzyżu załatwił sprawę grzechu, tak? Załatwił sprawę piekła i że ja idę od tej pory do nieba. I po prostu zadecydowałam tam. I od tego momentu coś się zmieniło we mnie. Coś niesamowitego się zmieniło we mnie. Po pierwsze, stały sytuacje depresyjne, gdzie ja wcześniej szukałam pomocy w ogóle u psychologów, u grup wsparcia dla młodzieży. To było trochę śmieszne w ogóle, te grupy wsparcia dla młodzieży. Ja potrzebowałam konkretnej pomocy, kościoła. A to po prostu my siedzieliśmy przez 2 lata i każdy ze swoim bólem, dosłownie każdy ze swoim bólem, ze swoim wstydem i nic nie mówił, bo po prostu wstydził się mówić. No i dobrze, że miałam jakieś miejsce w ogóle wtedy w tym trudnym czasie, tak, że mogłam przyjść co tydzień, ale po prostu siedzieliśmy i nic nie gadaliśmy tam i się wszyscy wstydziliśmy po prostu i to tak wyglądało, nie? A tutaj właśnie, a tutaj po prostu, kiedy się nawróciłam, to od razu to wszystko odeszło. I odeszło po prostu taki system takiego myślenia ciągle, takiego przypominania sobie tych wszystkich problemów. Przestałam żyć w tych problemach, tymi problemami. Zaczęłam odpoczywać. Miałam taki miesiąc po prostu tak zwany miodowy. Po prostu miałam wrażenie, jakby nie miałam nóg, latałam tam. Ja w ogóle najpierw oczywiście, jak się nawróciłam, to zaczęłam mocno chodzić do kościoła katolickiego, w ogóle na wszystko, co się dało. Dalej pogardzałam tym kościołem mojego brata. Ale przyszedł dzień, wiosna i ja sama po prostu rano jak wstałam, ja wiedziałam, gdzie mam pójść. I pamiętam nawet do dzisiaj, to było tyle lat, słuchajcie, tak 20 lat, ja pamiętam jak byłam ubrana. Poszłam do kościoła mojego brata, ja wiedziałam, że mam tam chodzić. Jak mi ksiądz na przykład zadał jeszcze wtedy na spowiedzi, że mam odmówić zdrować Maryjo za grzechy, ja sobie szłam, wracałam tam, było taki prawie zmierzch. I tak zaczęłam odmawiać tą modlitwę, ja już byłam nawrócona. Nagle poczułam, że ja kogoś zdradzam. Ja tak patrzę na siebie, co? Wiecie, kogoś zdradzam, kogoś krzywdzę, kogoś zdradzam. Patrzę na siebie, patrzę w górę do nieba i mówię, to Ty Boże? I po prostu Bóg mnie wtedy przekonał. Chociaż ja wcześniej, ja znałam wszystko ze Słowa Bożego, tak? Bóg mnie wcześniej przekonywał, ale ja nie przyjmowałam tego. Ale wtedy Bóg mnie przekonał. I po prostu też później moja mama się nawróciła, więc
Nasze relacje zostały uleczone, ja zostałam uleczona z depresji, Bóg nas wyciągnął z długów. Dobrze, mocno doświadczyliśmy tego, że mamy tatę, że mamy ojca. Jak miałam po prostu, moja kariera edukacyjna była zniszczona, tak Bóg mi pomógł cudem na maturze zdać. A później poprowadził mnie na studia i później byłam jedną z najlepszych, prowadząc dwa kierunki. Jak Bogu zaufałam, że, a dalej jeszcze nie miałam za dużo kasy i zaufałam Mu, że On będzie mnie finansowo ochraniał i dałam Mu stypendium po prostu na misjonarza, że zdecydowałam, że będę Go błogosławić co miesiąc, to Bóg zrobił od razu w szkole, że z drugiego kierunku się dostaje stypendium. Nie? I po prostu pobłogosławił tak, tak? I nie było w moim kościele dobrej nauki odnośnie finansów, tak, takich rzeczy, ale Bóg mnie uczył w takich małych rzeczach. Po prostu mimo, że miałam mało, to błogosławić, tak? I Bóg mnie też uczył ufności. To nie były kościoły, gdzie się dużo mówiło o wierze, niestety, ale zaufałam na przykład w temacie postu. Bo za dwie rzeczy chciałam podziękować Jezusowi. I chciałam o tym powiedzieć ku zbudowaniu. I po prostu widziałam u kogoś, że ktoś pości sobie, chodzi po górach, on się nie męczy, my wszyscy spoceni, a on po sobie biega tam, nie? A nie je nic. I ja po prostu weszłam też. Powiedziałam, Jezu, ja nie potrafiłam pościć, bo ja byłam głodna i ja nie potrafiłam po prostu. I powiedziałam Jezusowi, Jezu, to ja też tak chcę. Ja po prostu umówmy się tak, ty zamkniesz mój żołądek. Powiedziałam po dziecięcom, jak dzisiaj było powiedziane, dziecięca wiara. Powiedziałam, zamkniesz mój żołądek, a ja po prostu będę pościć i tam, nie? I tak wyszłam. I tu święty ślub, wiecie. I zaczęłam tak pościć, więc kilka lat temu zaczęłam pościć, weszłam w 40-dniowy post i tylko dlatego, że mnie powstrzymali, bo ja chciałam 60 dni. Ale i tak sobie od kilku lat poszczę, po 40 dni bez jedzenia, tylko sobie piję jakieś tam rzeczy, wiecie, herbata, kawa. Nie dbam o zdrowie wtedy. Na jesieni weszłam, miałam takie odczucie, że Bóg mi przypomniał po prostu pragnienie mojego serca i weszłam w 60-dniowy post. Więc na jesieni do Bożego Narodzenia pościłam 60 dni, później miałam przerwę w lutym. Do lutego, w lutym znowu sobie weszłam 60-dniowy post, akurat skończone Wielkanocy. I tak sobie w tym roku też pościłam trochę. Nie patrzę tak, wiecie, kalendarz tak na czas, no nie 30 dni albo tyle, po prostu nieważne tam, czy ile dni. Ale po prostu powiem, jest to możliwe. Dlaczego? Dlatego, bo po prostu nie dlatego, że się ma jakąś silną, wielką wiarę, tylko dlatego, że się ma tą dziecięcą wiarę. Ufasz tą dziecięcą wiarą. Taka mała ona, nie? Dziecięca wiara, a po prostu to moc Boża jest potężna i ona to robi różne rzeczy, tak? Ty ufasz i po prostu ich chcesz, nie? Więc jak ja zaczynam post, ja po prostu wchodzę jak masło w temat, tak? Wchodzę jak masło. Ja chcę, tak tyle pości wchodzę w to i po prostu to się dzieje. I ja po prostu podczas postów, kiedy 5 lat temu zaczęłam poznawać prawdę odnośnie tego, że Jezus w krzyżu, Jezus po prostu wziął na siebie nie tylko choroby, nie tylko grzechy, nie tylko karę piekła, ale też choroby, wszystkie ataki duchowe, tak, to ja zaczęłam się uczyć Bożego uzdrowienia i starałam się pilnie to robić, miałam różne tam sytuacje, więc to się wydłużało ten czas, w każdym razie uczyłam się tego. Wiecie, jak poszczę, to jestem w tej Bożej łasce, w sensie w polu łaski, tak? Ja polegam zupełnie na Bogu wtedy, tak? Nie o własnych siłach próbuję pościć. Jakbym nie bolał brzuch, coś, jakbym skończyła post. Nie o własnych siłach. Ale zobaczyłam, że ja, jeśli chodzi o temat uzdrowienia, to ja próbuję o własnych siłach i wtedy się wytężam. Albo sobie myślę, a nie uda mi się, albo o, ktoś na mnie spojrzy, że ja mi się nie udało. I po prostu różne takie koncepcje, każdy z nas to zna, prawda? Uda się, da nam i Bóg, nie da mi Bóg i takie bzdury, albo nie wiedza na temat tego, jak by działa, tak? A po prostu my mamy to przyjąć, to uzdrowienie z ofiary Jezusa. W różny sposób przyjmowałam to Boże uzdrowienie. Ja to teraz to robię w ogóle zupełnie w totalnie dziecięcy sposób. Po prostu biorę sobie na przykład ręką,
boli mnie gardło, biorę ręką chorobę na krzyż, przyjmuję uzdrowienie, uwolnienie od działania demonicznego chorobą i skupiam się po prostu, żeby przyjąć to faktycznie. Czyli sobie, nie wiem, ja sobie zaczęłam ostatnio od roku wyobrażać, że chodzą do mnie, nie wiem, kulki albo coś, nieważne jak to wyobrazisz sobie, to nie ma znaczenia. Po prostu kulki uzdrowienia albo moc Boża uzdrowienia, wiesz, jakkolwiek to zrobisz, to nie jest ważne jak to zrobisz. Ja miałam tutaj objawienie, jak nie wiem, krzyża Jezusa i zrzucałam tą chorobę na krzyż, przyjmowałam uzdrowienie i to też działało. Po prostu nauczyłam się, że to położ rękę i idzie to uzdrowienie. Chodzi o to, żeby przyjąć to uzdrowienie. Wyobrazić, uznać, że to już weszło do ciebie, kiedy się pomodlisz, albo że ktoś się pomodli o ciebie. Jeśli tego nie zrobię, to ja widzę, że po prostu to spływa i to nic nie działa, nie? Więc ja na przykład modliłam się tak o bezsenność, tak, więc modliłam się codziennie, dziękuję Ci, tak, oddam to na krzyż, przyjmę uzdrowienie, uwolnienie i dziękowałam Bogu. Nieważne, że ja nie mogłam zasnąć. I po prostu dziękowałam Bogu, dziękowałam i w pewnym momencie zaczęłam ziewać i po prostu i zasypiałam. I tak dzień za dniem. I tak właśnie bezsenność, czy jakieś problemy, co tutaj, no różne, jakieś różne choroby, różnego rodzaju choroby przeszłam i po prostu zawsze przyszło wyzwolenie z tego, tak? Stany zapalne układu oddechowego, tak? Gdzie kaszysz, gdzie coś, wziąłam na krzyż, przyjęłam uzdrowienie, uznałam, że to weszło już do mnie i już sprawa jest załatwiona i dziękowałam Bogu i to wszystko odchodziło. Miałam w tym roku, w lutym jakieś bardzo poważne coś, nagle dostałam takiego, że ja ledwo co mówiłam, tak, i czułam, że mam po prostu zawalone płuca. Wiedziałam, że to jest coś poważnego, wziąłam to na krzyż, przyjęłam uzdrowienie, uwolnienie. I sobie jeszcze weszłam w post, żeby się wzmocnić, tak? Więc nie ja mam wtedy. I tak sobie 60 dni siedziałam tak w tym. Ale to trzymało mnie, ja nie brałam leku żadnych, to mnie trzymało 2 tygodnie gdzieś około i po prostu sobie, jak przyszło ciężkie, tak odeszło sobie, czak, tak? Było zawalone i odeszło. Miałam na przykład problemy z na przykład stan zapalny układu rodnego, jakieś takie ciężkie, że aż mnie bolało, tak? Pierwszy raz, jak jeszcze nie widziałam tak za bardzo odnośnie ofiary Jezusa, poprosiłam moją córkę, powiedziałam, pomóż się i nakaż, żeby to wyszła ta choroba ze mnie. I ona, ciach, miała te kilka lat, 5 lat, ona mówi, w imieniu Jezusa, won, choroba, i odeszło, natychmiast, nie? Więc nie musiałam żadnych antybiotyków, coś. Potem miałam już sama sobie, jak kiedyś później miałam to też wziąłam na krzyż, przyjęłam uzdrowienie i poszło. Na przykład miałam bóle jajników straszne, nagle przyszło do mnie. No to wziąłam na krzyż, przyjęłam uzdrowienie, uwolnienie i już po prostu po tam chyba 2 dniach odeszło ból. Różne po prostu jakby części, tak? Cokolwiek brałam na krzyż. Miałam na przykład kiedyś w ogóle miałam straszne bóle miesiączkowe, ale to takie straszne, że nie działały żadne leki. Ja wymiotowałam wtedy, stawy bolały i trzeba było mnie wziąć szybko do szpitala i dać mi do mięśniowy, jak nie można było tego za późno, bo ja po prostu mi też odchodziły siły w rękach, nogach, jak po prostu jak zwalt i trzeba było mnie brać na ręce i tak dalej. Kiedyś to miałam. Później znalazłam w końcu jakiegoś lekarza, który mnie wyleczy jakimś tam lekiem, ale z 5 lat temu to mi znowu też przyszło ten ból i akurat byłam gdzieś za miastem i z dziećmi, z rodziną i też wtedy akurat nie potrafiłam jeszcze i też powiedziałam do dzieci, weźcie, pomódlcie się. I po prostu one się pomodliły i to odeszło totalnie. A później sama po kilku, nie wiem, 2 latach, jak przyszło też znowu, to ja sama też już widziałam. Wzięłam na krzyż, przyjęłam uzdrowienie, uwolnienie i już chodziłam i już byłam, wiedziałam, że jestem zdrowa, tak? I jeszcze jedno to, co chciałam powiedzieć z tego uzdrowienia, to jeszcze, że w maju miałam taką sytuację. Tutaj było takie uwielbienie mocne i Kamil Mleczko miał ostro tak uwielbiał Boga swoim głosem. Akurat tego dnia nie było mnie. Później we wtorek miałam taką sytuację, że strasznie nagle zaczęła mi boleć strasznie głowa. I potem ja to wziąłam na krzyż i później to odeszło. I później nagle przyszło i uderzyło mnie coś, jakby ból w sercu. Taki mocny w klatce piersiowej i to poszło aż tutaj na całe ramię i tam. I promieniowało do ręki.
Ja powiedziałam, że jestem zdrowa, jestem wolna, ja tego nie przyjmuję, absolutnie żadnych chorób serca, jestem zdrowa i wolna i stałam w tym. I to tak trwało od wtorku do niedzieli, to się już wygaszało, a poza tym jeszcze miałam takie doświadczenie wtedy, że taka jakby, ja nie wiem, nie znam się na tych rzeczach, jakby zagęszczone powietrze wokół mnie, nie wiem, czy to chwała Boża, czy co, w każdym razie chodziłam, jak ogłaszałam, że jestem zdrowa, wolna, to chodziło ze mną wszędzie i ja mogłam różne rzeczy robić, byłam silna wtedy. Silna i w ogóle, wiecie. Ale jak siadałam potem i jakby w pewnym momencie już nie uwielbiałam, skąd nie modliłam się, w pewnym momencie jak troszeczkę to odchodziło, jak odeszło to, i w pewnym momencie odczuwałam na przykład jakiś problem, na przykład to, że ja nie mogłam zawołać dzieci. I to tak jak taki pas masz w samochodzie i on cię tak trzyma. Nie możesz nic zawołać, nie? Albo na przykład siedziałam i czułam, że ja jakby wpadam w siebie. Albo na przykład idę i nagle nie mogę więcej dalej iść, bo ja nie mam siły i jakoś dziwnie, nie? I od razu ja jestem zdrowa ranami Jezusa, jestem zdrowa ranami Jezusa, jestem wolna. Byłam tutaj też na uwielbieniu wtedy w środę i Bóg mi powiedział, żebym nie wchodziła na biznesowe, tylko sobie po prostu tam wychwala Boga. I sobie siedziałam tam na korytarzu. W pewnym momencie otworzyły się drzwi, albo to było dla mnie słowo. Otworzyły się drzwi i tu Basia powiedziała takie słowa. Jak się boli serce, to będzie przełom. Jak się boli serce, to będzie przełom. I ja sobie pomyślałam, właśnie, będzie przełom. Amen. Przełom będzie. Ale ja wiedziałam, że jestem zdrowa i wolna, tak? Zdrowa i wolna, zdrowa i wolna. I w niedzielę całkowicie to się odeszło, ale ja w międzyczasie jeszcze tak mówię do Boga, bo On mi czasami powtarzał, nie bój się, ja jestem, nie bój się, ja jestem. I ja powiedziałam do Boga, Boże, powiedz mi, co to znaczy, że Boże, ja wiem, że Ty jesteś, ja wiem, że Ty jesteś potężny i tak dalej, ale powiedz mi, no co to znaczy, powiedz mi jeszcze na ten temat. I Bóg w niedzielę tutaj na uwielbieniu dał mi taką sytuację. Nagle moja ręka pod mocą boczą zaczęła się mocno szybko kręcić i szybko tak się kręcić, że ja musiałam wyrwać tą rękę, bo czułam, że ja miałam wrażenie, że to mnie wyrwie. I ja mówię, Boże, co to jest? I mówię, Boże, ręka mnie boli. I zrozumiałam, że Bóg mi mówi na krzyż. Ja biorę na krzyż to, przyjąłam uzdrowienie i ból odszedł. I Bóg mi dał takie zrozumienia. Jak wy wołacie więcej mocy, więcej mocy, to po prostu ten Bóg, który z nas, to by po prostu tak było. Ręka w tą, druga w tą. Rozwaliłoby nas jak bomba. Po prostu wiecie, głowa tam, jak żaby takie w bombie. To nie? Po prostu to jest to. To jest to, ja jestem. To jest to, ja jestem. No i ja chodzę z tym, ja jestem. Właśnie takim Bogiem ja jestem. Nie? No więc ja chciałam właśnie złożyć to świadectwo. Żeby to było...